Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bartul, to jest The Forest, materiał numer 12. Troszeczkę zaczekałem, żeby nam się tutaj zrobiło jasno. Będzie na łatwiej grać. Sikniemy sobie coś do jedzenia. Dobra, będziemy teraz polować na mutantów, tylko zbierzmy kości jeszcze, które to zostały. Kości są potrzebne do różnych rzeczy. Weźmy sobie łuk i będziemy strzelać do tych grubasów tutaj, które tutaj są. Mam nadzieję, że da się zeskoczyć. Co jest grane? Dobra, trafiłem. O cholero jasno. Ej, tego to, żebym się kuźwa nie spodziewał. Tego to, żebym się kuźwa nie spodziewał. Kurwa, jeden grubas będzie żył. Dobra, padł. Padł. Ale ma paskudną dupę. Ale ohydna dupa, spasiona. Czekajcie, co tu zdobyłem? Paskudny pancerz. Na szczęście... O kurde, 43. Kilka strzał. 44. Kilka strzał nam przepadło. 45. O, ładnie, że stracił cały pancerz. Cholera. Dobra, jeszcze ze dwa strzały i będzie po wszystkim. Dobra, zbierzmy te strzały, kuźwa. Z tego spaślaka. Z takim mutantem jeszcze nie walczyłem, ale de facto dosyć łatwy przeciwnik w miarę. Kilka strzał chybiłem. Ile mamy tych wszystkich strzał? 43. Ogólnie nie jest źle. Pytanie, co dalej? Po to, żeśmy tutaj przyszli. Czy tutaj coś ciekawego znajdziemy? Lej ogromny. Generalnie tutaj bazę też można podobno budować. O kurde. O cholera. Aha, to jest ten. Dobra, ja mam pomysł. Chociaż dynamitu mi szkoda, ale wezmę koktajl Mołotowa. Jeszcze raz. Czekajcie. Boże, ciężko to będzie zrobić. Oh.
siadło. Pozbieramy te strzały tam. Flery dostał. Dobra. Wszystkie strzały stracimy, ona tam mniejsza z tym. Co się kuźwa tak latają szybko? Dwadzieścia pięć. Weźmy tą skórę tego paskudnego potwora. Dobra, z tego możemy kości wziąć, ale dobra, to mnie na razie nie interesuje. Wszystko chyba zebrałem. Tutaj kilka strzał na pewno chybiłem. Ej, tutaj kurde nic nie ma. Ale kaszana. Kaszana kurde, nic nie ma. Psa. Ale do dupy. Zastanawiam się, ale po co żeśmy tutaj przyszli? Jak tutaj stąd wrócić? Szukam tych strzał, które tutaj padły, bo też nie zawsze mi się udało trafić. Czyli tu tutaj de facto nie ma nic. Ha. Dobra, puszczamy tą miejscówkę. Kurde, a tu jest ten, woda jeszcze. Prawdopodobnie tutaj będziemy musieli zanurkować. Bo nie widzę innej drogi tutaj. Jeszcze tam jeszcze było jakieś przejście chyba, nie wiem, czy w tym wodospadzie. Płyniemy, ale zobaczmy, czy tutaj. Jest tutaj, dobra, wpływamy do środka, tylko. Holy crap. Pierdziu. Holy crap. Trzymajcie kciuki, żebym kuźwa gdzieś wypłynął. Bo jak nie, no to będę powtarzał całą tutaj rozgrywkę. Mapy teraz nie otworzę. Bo nie wiem, w którą stronę płyniemy, tak szczerze powiedziawszy. W samym leju nic nie było szczególnego. W zasadzie to nic nie było, chyba jedna płytka, tylko kilku mutantów. Nowy typ mutanta. Grubas. Ja chyba kuźwa zamarzam. Shit. A teraz nie mogę nawet do ekwipunku wejść.
najszybciej, bo mi się kuźwa teren kończy. A ja chyba zamarzam i kuźwa nawet nie jestem w stanie płynąć. Ja pierdziu. Czekajcie, zaraz zobaczymy mapkę. Kuzia, gdzie my w ogóle zmierzamy? To jest jakiś rysunek. Ej no, kurde. Ej, gość popłynął gdzieś. Nie mówcie, że te małe gdzieś popłyną. Aha, jestem tutaj, kuźwa. Dawaj katanę, kuźwa. Patyk. Kuźwa mać. Ale nędza, ja pierdzielę. Mutanci. Ja sobie założę pancerz. Kurde, Bela. Oh shit. Keycard. Czekajcie, może kuźwa łuk, bo to jest kiepska sprawa. Dobra. Strzałeś się kończą, ale mamy patyki. Tu takie dziwne, widzicie? Takie metalowe. Jakieś filary. Gier jest wyśmienita. A, możemy zmieniać strzały insertem. Tak? Nie zawsze się da zmieniać, nie wiem o co chodzi. Raz się da, raz się nie da. Dziwna sprawa. Tutaj coś jest? Nie. Ale dobrze, mamy ten strój do pływania. Czekacie, idziemy w drugą stronę. Ja pieczę, odrysuje się nowa mapa. Też
wolałbym chyba katanę niż... Dobra, idźmy, bo tracę tylko czas. Wasz... Przede wszystkim. Już nie będę sprawdzał, czy tam coś jest. Taśma z opisem ucieczka Behemota. A, można obejrzeć na kamerze. Aha, my kamery w ogóle nie mamy. Magnetofon, przywraca energię. No właśnie, trzeba mieć jeszcze kamerę. To jest z kości można stworzyć. Z kości, strzały z kości. 5, raz, 2, 3, 4, 5. 5 liści, raz, 2, 3, 4, 5. I patyk. Mamy tych strzał 40. Co to za strzały są? O cholera. Różne rodzaje mamy strzał teraz. Dobra. Nawet nie wiedziałem, że takie cudowne strzały możemy montować. Póki co na razie jest... Cicho, ale 7% zostało tylko tej. Będziemy musieli za chwilę wymienić. Aha. Dobra, widzę. Czekam. Nie mówcie, że schodzimy do jakiegoś piekła. Mam nadzieję, że to też nie jest koniec gry. Wejść górą. Zawsze możemy z góry zeskoczyć na dół. Aha, dobra. Nie wiem, które to które strzały. Ja pierdzielę, te mutanty pirońskie. Weź katanę, kuźwa. Dlaczego to sikier... Żył jeszcze pieron. Wstał. Następny, czwarty idzie. Szlak by to. Twardziele pierońskie. Szkoda, że tej broni sobie nie zatrułem wcześniej. To jest jakieś światło. To jest najgorsze, że nie ma jedzenia tutaj. O, jest, drinki. Jeszcze przydałyby się batoniki. Dobra.
trochę się cykam, wam powiem, bo przypomniał mi się ten fragment w samolocie. Dynamit. Ej, używa dynamit. W ogóle mapa się nam nie maluje, cholera. Do dupy. Chyba straciłem jeden ten. Pancerz. Mamy dynamit tutaj, cholera. Dwóch nie ma. O kurde. Tędy chyba nie przejdziemy, nie? Moment. Kolejne kuźwa mutanty. To jest tak jasno, że chyba nawet nie muszę tego używać. To jedno przejście, czy to jest drugie przejście? Czy tu są dwa przejścia? W ogóle generalnie to dziwne, że nam się tutaj żadna mapa nie maluje. Jednak to jest oddzielna chyba. A nie, to jest jedna. Dobra, możemy zapisać grę, to jest duży plus. Nie będziemy spać, bo mam cały pasek energii. Tylko pytanie... Po co żeśmy tutaj przyszli i gdzie ta ścieżka prowadzi? Może do finałowego bossa? Tam był dynamit. O cholera, on tutaj chyba był. A co to mam na sobie? Ej. Co to kuźwa jest na mnie? Ej, co to jest? Ej, kuźwa, ja zmutowałem chyba. Oh shit. Ha! Ej, kuźwa, jak tu przejść? Miałem tam jakąś kartę chyba, nie? Wzięcie Timiego.
Ej, nie mówcie, że się będę musiał teraz wracać. Kuźwa mać. Niestety nie przejdziemy, bo nie mamy karty. Cała droga na marne. Musimy się wracać. Kurde, bela. Pa, 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 pa. Dobra, wracamy się. Tak fajnie by było, gdybyśmy tutaj jeszcze znaleźli jakieś szybsze wejście stąd. Po co mi to kuźwa? Ale tu jasno, cholera jest. Wydawało mi się, że kartę tutaj jakąś podnosiłem. Ale to niestety nie była karta chyba. Dobra, nic, wracamy się. Myślę, że... Generalnie rzecz ujmując, jeżeli chcecie ukończyć grę, to właśnie przez te drzwi należy przejść, no i tam dalej sobie postępować. Czekajcie, którędy to? Ej. No najgorsze jest to, że my tu nie w ogóle mapy nie mamy. Ca. Świetnie. Przynajmniej te nie żyją kanibale, więc droga tutaj z powrotem będzie szybsza. Wiem, gdzie jest kamera, znaczy wiem gdzie jest ta karta, natomiast może się uda nam ją zdobyć. Nie wiem, czy nam się uda w ogóle stąd wyjść jeszcze tak szybko. Ajajaj, gdybym wiedział, to bym tutaj nie szedł. Generalnie, jak dzisiaj zobaczyłem filmik na internecie, to tą grę można ukończyć w 8 godzin. Naprawdę. Szkoda trochę, że tak szybko. Czekajcie, czy dobrze idziemy. Tak, dobrze idziemy. A, nic, przeszliśmy się przynajmniej kawałek. O, jest szkoda. O kurde, żeby nam powietrza wystarczyło tutaj na powrót. Generalnie szkoda by było jeszcze kończyć już grę, więc może nawet dobrze, że się wracamy. Jeszcze wam pokażę, gdzie zdobyć kuszę, jak zdobyć pistolet. Także jeszcze parę odcinków nagramy. Nie chcę się żegnać z tą grą, bo jest naprawdę świetna. Szkoda tylko, że nie rysujemy mapy, wiecie? Jeszcze tu mam sporo tego zapasu. O, szybciej. Ale tu jest jakieś wyjście. Ej, patrzcie, cały czas stracimy. O cholera. Ej. Aha, jestem tutaj, dobra. Myślałem, że jestem na zewnątrz. Kaszana, straszna.
To nie tutaj, to nie tutaj, dobra. Wiem, tutaj walczyliśmy z tymi mutantami. No, jeszcze się kuźwo rozpadało. Ale wiecie co, tutaj można by tyrolkę postawić. W sumie to nie głupi pomysł. Się zagrzać. No i wracamy. Kurde. Cała droga na marne. Kurde, nic nie widzę. Tak, tutaj walczyłem z tymi mutantami, które pokonałem. Pamiętam. No i to jest właśnie ten taki charakterystyczny podest. Chyba tutaj nic nie ma, bo sprawdzałem. No i tu są te wrota, które żeśmy otwierali kamykami. To były te pierwsze. To były te drugie. Drzwi. A, to ja wiem gdzie jestem już chyba. Chociaż nie wiem czy to jest ta lokacja. Tą mapę teraz nie otworzę. Nie wiem, czy my dobrze wracamy. Trochę kurde spartoliłem, że tutaj poszedłem. Mogłem zwiedzić inne jaskinie, a nie pędzić tutaj do tego krateru. O cholera. Jednak się nam tutaj pojawiły te mutanty. Dobra, wiem gdzie jestem już, dobra. Jesteśmy tutaj w tej jaskini, dobra. Tam żeśmy drukowali po ten łuk sportowy. No tutaj mamy batoniki i leki. Dobra, spoko. Dobra, możemy sobie to wyciąć już. Nie będę tutaj wam nagrywał dalej tego wyjścia, bo już wiecie, tu wystarczy iść prosto i później się wspinać. Tutaj będzie za chwilę namiot. Cyk, jesteśmy na miejscu. Kilka minut wspinaczki. Dokładnie tutaj, jeżeli chcecie wejść. No to mamy tutaj na mapie namalowany punkt, to jest mapa, znaczy to nie jest pewnie jedyna
jaskinia, którędy możemy dostać się do krateru. Natomiast tak, chyba już więcej wam dzisiaj nic nie pokażę. Tak mi się wydaje. Myślałem, żeby wam pokazać jeszcze ten. Gdzie to popłyniemy jeszcze na tą łódkę, która tam jest. Nie tak daleko w sumie. Jest jasno. Słońce chyba dopiero... Tam jest wschód, więc słońce jeszcze tu będzie świecić przez dłuższy czas. To jest 36 minut, jeszcze mamy 10 minut czasu. Tu mamy kolejną jaskinię. Holy crap. Kuźwa, fajne mutanty zaczynają atakować. A tu jest wejście do kolejnej jaskini. A tam jej chyba nie było jeszcze. Ja pierdzielę. Co to? Kuźwa mać. Babka była jeszcze, ale dzikusy wstrętne. Ej, kurde, ciekawie się tu zaczyna robić. Dobra, kierujemy się tutaj w stronę... trochę drogi nas czeka, ale... popłyniemy na statek. Tam na statku chyba jest parę rzeczy ciekawych. Aha, tutaj mamy kolejne zejście do jaskini. To już wam pokazywałem. Jak mutanty łażą za dnia, no to robi się ciekawie. A właśnie, jeszcze może żółwia znajdziemy. W następnym odcinku pokażę, popłyniemy na wyspę. Pokażę wam, gdzie znaleźć kuszę i schemat, gdzie możemy zrobić trzy nowe przedmioty. Takie unikatowe. A tutaj jest, moi drodzy, właśnie jaskinia. O, w tym miejscu chyba jest jaskinia, gdzie możemy pozyskać kartę do tych właśnie drzwi. Ale to wam pokażę. Pokażę wam innym razem. Ale mamy tutaj tych jaskiń. Strasznie dużo. Czekajcie, muszę zapolować na tego. Ale jaja, żeby królika w ten sposób upolować. Dawaj dupę. Kuźwa. Nic z tego. Kurde, nie mogę znaleźć tych wstrętnych. Żółwi mam na myśli. O! No właśnie, to jest bardzo istotne. Jest żółw chyba. Dobra, mamy skorupę. W końcu będziemy mogli sobie stworzyć drugi pojemnik. Bomb więcej tak chyba nie produkujemy. Bomby się nam przydadzą na ten. O cholera, patrzcie tutaj. Jaki dziwny efekt. Dobra.
Ej, tęcza powstała jeszcze. Alkohol. Dobra, płyniemy do tego statku, tak? Gdzie on jest? Wiecie co? Jeszcze zbadajmy te wysepki tutaj. Mam nadzieję tylko, że nas rekin nie zechla. Jeśli wiecie co, wyprodukowałbym sobie łajbę do pływania i zapolował na rekina. W sumie nie taki głupi pomysł, nie? Szkoda się rozstawać jeszcze z tym grom. Tak szczerze powiedziawszy. Bo wiem, gdzie jest karta, więc de facto jeszcze dwa odcinki byśmy ukończyli grę. Kartę się zobaczyła tam, gdzie są te kontenery. Kartę pokażę wam w następnym odcinku, jak, gdyby ktoś miał problemy. No tutaj to chyba nic szczególnego nie ma. Natomiast... będę się kierował w stronę statku. Tam na tym statku podobno są fajne rzeczy. A, błoto. A, wiecie co, że tutaj chyba jest część pistoletu. Dobra, tego też nie będziemy zbierać na razie. To też wam pokażę innym razem. Jak zabrać te fragmenty. Dobra, widzimy się na tej wyspie. Po 3 minutach dotarliśmy w końcu na tą wyspę. Co to jest to? Wiecie co, tutaj jest jeszcze jedna rzecz do pokazania wam, ale to innym razem. Już nie będę tego robił. Pokazywał wam. Musimy wrócić z powrotem. Kurde, Bela. Dobra, kilka minut też nam trwało tutaj dotarcie na wyspę. Jeszcze tylko zbadamy ten statek tutaj za tym klifem. Tam jeszcze nie było, a tam chyba parę fajnych rzeczy znajdziemy. Tutaj jeszcze widzę nawet, to są te. Nie, nie przeszukane. Chyba to już w sumie nie jest istotne. Leku mam 5. Dobra, zbadajmy tą łódkę. Jestem ciekawy bardzo, co tam znajdziemy, ale podobno coś ciekawego. Dziwne, że tutaj kurczę tego nie zbadałem wcześniej. Ej, tu rekiny są, cholera. O, cholera. O, batony, baterie. I taśma, o, taśma to też się przyda. Kilka fajnych rzeczy. O, i kolejna porcja baterii. Dobra, pójdźmy tam do tego statku. O, żółwie sobie tu pływają. Mam nadzieję, że rekiny nie. Tu jakieś koło pływa. Ciemno się robi, cholera. Pytanie, czy można na ten statek wejść? Betsy.
Chyba się nie da na ten statek wejść, ale lipa. Coś tu, coś zdobyłem, czekajcie. Nie da się pod spód wpłynąć? A, tu jest wejście, widzicie. Co to jest? Missing, zaginiony. Znajdź zaginionych pasażerów samolotu, znajdź Timiego, zbadaj skin z wodospadem. Jacht. Holy crap. Alkohol. Jakieś kolejne zdjęcie. Misiu. O, butla tlenowa. O, i to będzie idealne miejsce, żeby sobie zapisać grę i przespać się. Moi drodzy, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pozdrawiam, hej, hej, pa, pa.